Paweł, przede wszystkim powiem, że jestem pod wrażeniem tego, jak ty się zmieniłeś, bo ja cię pamiętam jeszcze z kadry Adama Nawałki, jak się gdzieś przebijałeś. I dzisiaj patrzę na ciebie, to jesteś zawodnikiem dojrzałym, pewnym siebie. Tak jak wyprowadzasz piłkę, to powiem ci szczerze, szacunek. No fajnie, powiem tobie, że wiadomo, że jeszcze trochę mi brakuje tego spokoju, co w klubie jednak gram i prezentuję, ale myślę, że to z czasem przyjdzie i będzie dużo lepiej, nie? No ale jednak w jakiś sposób wygryzłeś ze składu i z tej pozycji Bereszyńskiego, bo w momencie, kiedy wszedłeś za niego w meczu z Anglią, podczas tego pierwszego spotkania, gdzie on był kontuzjowany, tak utrzymałeś tą pozycję. Fajnie, że jesteśmy drużyną i to nieważne, kto gra, ważne, że pchamy ten wózek do przodu. Podstawa to zakwalifikować się na mundial i wszyscy walczymy, by grać i po prostu wygrywać. Było trudno dzisiaj w tym meczu, bo no tak wszystkich was pytam, wydawało się z góry, że macie kontrolę. Może czasami graliśmy trochę za wolno, może czasami trochę za mało akcji kontrolowaliśmy w pierwszej połowie, ale jakie są twoje odczucia z boiska? Wiadomo, że ta płyta jest zupełnie inna niż naturalna. To trochę też może czasami nam brakowało tego czucia piłki, ale no w drugiej połowie więcej mieliśmy przestrzeni i bardziej kontrolowaliśmy ten mecz. Wiedzieliśmy, że oni wystawią trzech napastników i że po prostu kto wygra pierwsze piłki, drugie wygra mecz. No właśnie, bo nie stworzyli was w zasadzie sytuacji. Praktycznie było kilka, ale tylko i wyłącznie w bocznym sektorze. Gdzieś 2-3 razy klepnęli, a do środkowania już nie dochodziło. Tak, chyba nawet strzału nie oddali, co? No tego akurat nie zdążyłem sprawdzić w tym całym zamieszaniu, ale może tak być, że celnego strzału nie oddali. Nie no, fajnie, że gramy na zero, fajnie, że coraz więcej pewności łapiemy jako obrona, jako pomoc, że bardziej się rozumiemy i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Dzięki.